wraz z panem Pawłem i Julią, czyli moimi podopiecznymi, wyruszyliśmy na Mistrzostwa Polski Freestyle Football. Celem mieliśmy jasne, trzeba zejść jak najdalej. Ja brałem udział w koronnej głównej kategorii, Julia będzie walczyć o Mistrzostwo Polski Kobiet, a pan Paweł, no, miał wziąć udział w kategorii U18, lecz okazało się, że takiej kategorii nie będzie w tym roku, więc będzie musiał skoczyć na głęboką wodę i wziąć udział w głównej kategorii i rywalizować z najlepszymi freestylerami w Polsce. Długo razem trenowaliśmy i szykowaliśmy się na ten najważniejszy turniej w roku. Obóz przygotowawczy był niemal perfekcyjny, aż tu nagle, 3 dni przed turniejem, złapałem okropną gorączkę. 39 stopni. I nie wiedziałem, czy w ogóle będę w stanie wystartować. Cały plan przygotowawczy został całkowicie zburzony. I cały misterny plan też w pizdu. Na szczęście w dniu wyjazdu spadła mi gorączka i wyruszyłem na turniej. Czy mimo to zdołam przejść eliminację na turnieju? Jak pójdzie panu Pawłowi i Julii? Koniecznie oglądaj do końca. Moje eliminacje do Mistrzostw Polski Freestyle Food byłem rozlosowany z pierwszego koszyka. Trzeba było więc zagrać pewnie, ale mocniejsze triki zostawić na dalszy etap. Moi rywale rozpoczęli, zaprezentowali swoje lowerowe kombo. Czas na mnie. Pora rozpocząć od mojej mocnej strony. Świetnie to wyszło. Było to mocarne kombo na start. I myślę, że jasno pokazałem, że mam zamiar być wysoko po tych eliminacjach. Po drodze popełniłem drobny błąd, ale naprawiłem to kolejnym mocnym trikiem. Potem przeszedłem do stylu upper, pokazałem swoje triki wykonywane górnymi częściami ciała i pokazałem, że jestem wszechstronnym freestylerem. To był dobry początek. Każdy z nas na eliminacjach miał po 2 wejścia. Jeśli utrzymam dalej ten poziom, to spokojnie przejdę eliminację na pierwszym miejscu w grupie. I tak zrobiłem! Czułem się bardzo pewnie, mam wszystko pod kontrolą. Tak jest! Nie mogło być inaczej. Przechodzę eliminację i zająłem 7 miejsce. Mega! Pora na pana Pawła. Czy mimo tak młodego wieku pan Paweł przejdzie eliminację w głównej kategorii? Koniecznie oglądaj do końca. Proszę państwa, startujemy w Mistrzostwach Polski. A teraz w eliminacjach startuje mój wychowanek, pan Paweł. Zobaczymy, jak na tle Polski sobie poradzi. Paweł zaczął niepewnie, ale szybko naprawił błąd i rozpoczął od lowerowego komba, czyli pokazał, jak robi dookoła świata. Od ostatnich Mistrzostw Świata mocno zaprogresował w lowerze. Widać, że te kółka są coraz bardziej opanowane. Piękne przejścia z kontaktem z przeciwnikami i pewne zakończenie. Tak Paweł zaczyna Mistrzostwa Polski. Przypomnę, że bierze udział w głównej kategorii i jest najmłodszym zawodnikiem turnieju. Była to duża ranga, więc Paweł odczuwał stres. Docilować jest się ciężko. Robisz salto? Państwa, Paweł będzie skakał. Odpalił swoją najmocniejszą stronę i do końca wyjścia zagrał bardzo pewnie. I to nowy akrobatyczny trik w wykonaniu Pawła. Świetny występ. Paweł zajął 2 miejsce w grupie i zakwalifikował się do top 32. Piękny wynik, spełnił swoje marzenie. Zadowolony? W miarę tak. No jaki? No kurde, wkurzyłam się na to drugie wejście. Konsekwencja zaplanowana, no i stres. Stres? Bezstresowy. Ale nie zgadnijcie, kto będzie jego przeciwnik. Doświadczony zawodnik. Paweł nie będzie miał łatwo. A jest nim? Ja. Będą to wielkie derby, coś niesamowitego. Kto wygra ten pojedynek i wejdzie do finału? Czy uczeń pokona mistrza? Okaże się już za chwilę. Nie zgadniecie, jakiego mam rywala? Z pana Pawła! No, stary, na 3 minuty kończą się dobre znajomości. Nie no, zobaczymy, mamy pojedynek ze sobą. O, top 16 w Polsce. Paweł na ten moment, ja na ten moment jesteśmy w top 32 w Polsce, więc zobaczymy, co będzie dalej. Ale kurde... Ile było procent szans na to? Dobra, to będzie ciekawy pojedynek. Ja znam na pamięć, co on gra, on zna na pamięć, co ja gram. Jak to mówi? Scena zweryfikuje. Był to naprawdę świetny pojedynek, a cały zobaczysz jeszcze w tym odcinku po eliminacjach. Czas na eliminację mojego kumpla. Mate miał jasny cel na te Mistrzostwa Polski. Dostanie się do finałów, to był dla niego obowiązek. Mateusz rozpoczął od swojego firmowego zagrania, czyli pancake'i. Połączenia oparte na tych trikach to fundament freestylu Mateusz i pokazał naprawdę ciekawe rzeczy. Jego rywalem był przemocny freestyler i nasz przyjaciel Maciej Leja. Jego mocną stroną jest lower, czyli przeróżnego rodzaju dookoła świata. Mate nie miał łatwą grupę. Polska jest jednym z najlepszych krajów na świecie we freestyle futbolu. Polska góra! Więc etap eliminacji już na starcie jest wymagający. Po solidnym wejściu Mateusza, Leja odpalił się z potrójnym dookoła świata do komba. Ło, to było mocne. Na to ciężko będzie odpowiedzieć Mateuszowi. To było naprawdę widowiskowe. Ale mimo wszystko Mateusz wychodzi ze swojej grupy i dostaje się do top 32. Brawo, Mate!
Te drugie trochę nie mrawa, ale spoko. Ja chciałem kombo pierwsze, mocniejsze. No. Taki dobrze leciało i taki Achmat, taki nie mrawy i takie... No, a myślałem, że więcej tych pancake tatów. Nisko mi tak leciało i tak mi... Kurde, weźcie jakiś jeden wyższy, no. Widzowie, widzę po wysokości, jak to leci. I jak już widzę, że tak, że... No nie, no muszę jakiś taki wiecie, taki taką sprężynę zrobić. No. Jak mu dalej pójdzie? Zobaczysz już za niedługo. Julia, walczymy o Mistrzostwo Polski Kobiet. Jasne, tylko to nas liczy. Postaram się zrobić wszystko, żeby tam być, nie? Żeby w tym finale być, nic więcej. No. Ale będzie potem finał, to potem, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać. Zaczynamy od eliminacji kobiet. Mistrzostw Polski, zobaczymy, jak Julka dzisiaj zagra. Pani Julia. Ja jej kibicuję. Kibicujesz jej? No, a jak? Ja też jej kibicuję, a wy? Moja wychowanka, pani Julia, z którą trenuję zaledwie rok, swój pierwszy pojedynek grała z Dominiką Turkowską, czyli freestylerką, która zaczęła z freestylem na moim obozie. Zatem mamy tutaj niesamowite derby moich podopiecznych już na start mistrzostw. Nieźle. Rozpoczęła Julia. Pokazała swoje triki w stylu lower, czyli w stylu, w którym wykonuje się triki na stojąco. Doma rozpoczęła od apera. A potem zrobiła bardzo ładne przejście do stylu sit down. Czy Julia zdoła odpowiedzieć dużo bardziej doświadczonej rywalce? Pokazała bardzo kreatywne przejście. To ona te rzeczy wymyśliła. Jak na tak mały staż jest ona bardzo kreatywną freestylerką. W tym pojedynku Julia musiała oddać wyższość Domi. Gratulacje dla Dominiki. Dłuższy staż robi swoje. To była dobra walka. Trzeba jeździć na obozy. Godzina 15:40. Obozowiczka, wychowanka. Także zapraszamy na króciutką przerwę i za około... Ale to jeszcze nie koniec dla Julii, bo wciąż ma szansę dostać się do finału w Mistrzostw Polski. Wystarczy, że wygra kolejny pojedynek, który zobaczysz już za chwilę. Przezik kontra Pan Paweł na Mistrzostwach Polski. Coś niesamowitego. Trafiłem na Pawła w walce o finały turnieju. Czy uczeń pokona mistrza? Paweł zaczął od 2,5 kołowca. Już na starcie pokazał, że nie ma zamiaru dać mi za wygraną i będzie walczyć tutaj o finał Mistrzostw Polski. Nie mogłem mu pozostać dłużny, zrobiłem więc mocne kombo, bo wiedziałem, co Paweł już szykuje na swoje drugie wejście. Otóż to, zaatakował mnie swoją mocną stroną, czyli saltem. I mało tego, zagrał bezbłędnie swoje wejście. Nie ukrywam, Paweł wywarł na mnie presję. Ale niestety, nie mogłem dać za wygraną. Zagrałem więc trudne technicznie połączenia, które na pewno Paweł nie powtórzy. On doskonale wiedział, że to zrobię, bo razem trenowaliśmy pojedynki przed turniejem. Ale Paweł nie odpuszczał. Grał jak natchniony. Grał bez błędu, puścił do mnie buziaczka. Musiałem mu odpowiedzieć mocniejszymi trikami i tak zrobiłem. Ja bardzo dobrze życzyłem panu Pawłowi, ale musiałem to wygrać. To był naprawdę piękny pojedynek, cudowne doświadczenie. Niby ze sobą rywalizowaliśmy, ale jednocześnie wspieraliśmy się nawzajem. Jaki był rezultat? 3 głosy na mnie i dostaję się do finałów Mistrzostw Polski. Ale to, co wyczynia ten gość po roku treningów, to jest coś niesamowitego. Powiem tak, to był niesamowity zaszczyt wygrać z przyszłym mistrzem świata. Piszcie w komentarzach hashtag Pan Paweł Szef. Jestem z niego dumny. Paweł, nie dawaj za wygraną! Ale gratuluję! No, ale w pewnym momencie, jak zagrałeś to pierwsze wejście, no to miałem tak, kurde, to muszę dobrze zagrać, bo bezbłędnie zagrałeś. Fajne doświadczenie, fajnie! Okej. Dostałem się do gali finałowej, a jeśli chcesz zobaczyć, jak mi poszło w finałach Mistrzostw Polski, to koniecznie oglądaj do końca. To już będzie freestyle na najwyższym poziomie. Moja wychowanka Julia walczy o finał Mistrzostw Polski. Zwyciężczyni zagra w jutrzejszej gali finałowej, więc Julia musi pokazać tutaj swoje najlepsze triki. Czy zrobi to? Oglądajmy. Jej rywalka Ola Sumorek zagrała bardzo ładne blokowe triki. Julia zaś pokazała, że nie odstaje w tego typu trikach i sprawnie jej odpowiedziała. O tak, Ola ma świetną technikę. Pojedynek był niezwykle wyrównany, więc to był moment, by Julia pokazała swoje kreatywne, nowe rzeczy, które ona sama wymyśliła. Ajajaj, ta końcówka była spektakularna w wykonaniu mojej wychowanki. Ale czy sędziowie to docenią? Druga z dziewczyn zagra w finale Mistrzostw Polski. Tak jest, wygrała Julka. Coś niesamowitego. Po roku treningów jest ona już w finale Mistrzostw Polski. Rozumiecie to? Jutro będzie grała na gali finałowej. Ale pewnie, bez błędu. Super. A jej przeciwniczką będzie, dobrze już nam znana, Doma. Oj, to będzie trudny pojedynek. Czy Julia zdoła pokonać niezwykle doświadczoną freestylerkę i zostanie mistrzynią Polski we freestyle football?
ale tymczasem zobaczmy, jak poszło Mateuszowi. Mate walczy o finały Mistrzostw Polski. Mate zaczął od pancake'ów i bardzo fajne połączenia. Niestety zdarzały się błędy, ale na koniec zrobił bardzo fajny trik. Rywalem jego był Roni, czyli freestyler, który ma niesamowity styl i jest bardzo dobrym zawodnikiem. Mate w swoim drugim wejściu nieco się zachwiał na początku, ale szybko zrehabilitował się kombinacją w swoim stylu. Kilka kreatywnych sztuczek i to było wejście Mateusza. Roni na koniec pokazał trochę stylowych trików i zakończył takim trudnym trikiem. No ciekawe, jaki będzie rezultat. Czy Mate dojdzie do finału Mistrzostw Polski? Niestety nie. Musiał oddać wyższość Roniemu. Nic nie powiem, bo nie mam do powiedzenia. Dętka straszna, mocne warunki, ale na szczęście nie było tak tragicznie jak na Olimpii. Na ten moment Mate i pan Paweł za burtą kończą ten turniej w top 32. Czas na galę finałową. Ja i Julia walczymy o Mistrzostwo Polski. Gram w finałach Mistrzostw Polski. To już jest decydująca faza w walce. Moje marzenie. Niestety tego dnia już od początku przytłaczała mnie od środka ogromna presja. Po prostu zjadł mnie stres. Rozpocząłem od trójkołowca, ale niestety nie opanowałem komba. Mógł być to naprawdę mocny początek. Nie mogłem się wyluzować. Traciłem kontrolę nad piłką i nad głową. Mimo to zrobiłem kilka trudnych technicznych sztuczek i zakończyłem akrobatycznie. Co ty na to, Miki? Mój rywal wyznaje ten artystyczny styl freestylu i jest to zupełnie inne podejście do trików w przeciwieństwie do mojego sportowego stylu gry. Zrobiłem co mogłem, by wyluzować głowę przed drugim wejściem i ruszyłem z trikami. W tej sytuacji Miki prowokował mnie i krzyczał: obróć się do sędziów! Wykorzystałem ten moment, by mu odpowiedzieć moim nowym trikiem, którym właśnie się obracałem. To było dobre zagranie. Lecz niestety na koniec wejścia niepotrzebna pomyłka. Pojedynek był zacięty. Obaj dawaliśmy z siebie wszystko, by wygrać ten pojedynek. No nie ma przebacz, to już jest najwyższa ranga jednego z najlepszych krajów na świecie we freestyle football. Tutaj już nie ma słabych zawodników w finałach. Czas na ostatnie wejście. Mimo ogromnej presji w środku i kilku błędów, czułem, że wygram ten pojedynek. Czy tak się stanie? Niestety, sędziowie uznali inaczej. Byłem bardzo zdziwiony i zawiodłem. Zawiodłem samego siebie. Jestem zły, że mimo takiego doświadczenia zjadł mnie stres. Umiejętności są, potencjał był ogromny. Przez ten rok włożyłem morderczą pracę, ale głowa nie dojeżdża do umiejętności. Będę walczyć dalej. Moja wychowanka w finale Mistrzostw Polski. Jedziemy! Coś pięknego. Po roku wspólnych treningów Julia gra o mistrzostwo w kategorii kobiet. Jak jej poszło? Zaczęła standardowo jak na siebie. Jej przeciwniczką była nam dobrze znana Dom. Bardzo doświadczona zawodniczka, która miała zamiar wygrać ten turniej. Julia pokazała swoją najmocniejszą stronę, czyli triki w pozycji siedzącej. Czy to wystarczy na Dominikę? To było mocarne kombo, ale Doma popełniała błędy. Na koniec wejścia Doma odpowiedziała Julii jej trikiem. Bardzo ciekawe, która wygra. Czekamy na werdykt sędziów. Bugi. Props od pana Pawła. Zobaczymy, czy wygra Mistrzostwo Polski. Podajcie dalej. Julia jest wicemistrzynią Polski. Brawo dla niej, to jest przepiękny wynik. Ta dziewczyna włożyła ogromną pracę przez ten rok. Jestem z niej dumny. Piszcie wszyscy hashtag Julia Top. Podsumowując ten turniej, trenowaliśmy bardzo ciężko wspólnie przez cały rok i zwieńczenie tego sezonu było to wydarzenie. Moi wychowankowie, mogę powiedzieć, że spisali się przepięknie. Pan Paweł w kategorii głównej dostał się do najlepszej 32 w Polsce, a Julia w kategorii damskiej jest wicemistrzynią Polski. Jak widzicie, ciężka praca popłaca i nawet tylko w rok, jeśli weźmiecie się za siebie, weźmiecie piłkę i codziennie będziecie trenować, to nie tylko opanujecie podstawy, ale też możecie osiągnąć to już na bardzo wysokim poziomie. I to nie jest tak, że ja ich tego uczyłem. Ja im tylko parę rzeczy podpowiedziałem. Oni sami na to pracowali. I tak samo wy możecie pracować. Jeśli chodzi o mnie i o Mateusza, to obaj wiemy, że na ten turniej mieliśmy o wiele większe oczekiwania. No ale na tym etapie już nie ma łatwych rywali. W Polsce jest bardzo wysoki poziom. Wiem, nad czym pracować, jestem ambitnym gościem i wciąż będę dążył do swojego marzenia, jakim jest mistrzostwo Polski. Wiem, że te porażki, które przeszedłem nieraz, zbudują moje zwycięstwo, bo żeby raz wygrać, trzeba 100 razy przegrać. No cóż, powiem tyle, że proces dalej trwa i jeszcze pokażę, na co mnie stać.